Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o powrocie Jarosława Gowina do rządu, o Rafale Trzaskowskim oraz pewnym DJ-u oraz o Jarosławie Kaczyńskim na TikToku. Jarosław Gowin powróci na fotel wicepremiera, ale nie będzie jak poprzednio kierował Ministerstwem Nauki. Politykowi przypadnie Ministerstwo Rozwoju. Nie mówcie, że nie ma kryzysu na rynku pracy, skoro Gowin wraca do rządu, a nie starczało mu tam pensji do pierwszego. Pan Jarosław Gowin po kilku miesiącach przerwy wraca do rządu. Poszukiwania innej pracy skończyły się fiaskiem. Czyli mówicie, że ministrem rozwoju zostanie gość, który tak zarządzał własną pensją, że nie starczało mu do pierwszego? Jedno jest pewne, jeśli Gowin wejdzie do rządu, to nie będzie się cieszył. Nie ma jeszcze jednoznacznej decyzji o powrocie Jarosława Gowina do rządu w funkcji wicepremiera i ministra rozwoju. Najważniejsza tura rozmów na początku przyszłego tygodnia. Jeśli chodzi o sam resort, politycy Porozumienia twierdzą, że musiałby się zwiększyć jego kompetencje. Jarosław Gowin musi być niezwykle wszechstronnym, wykształconym, kompetentnym i inteligentnym człowiekiem. Był już ministrem sprawiedliwości, i to za rządów PO-PSL. Był również ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Teraz miałby zostać ministrem rozwoju. Minie jeszcze trochę czasu i może zostanie w końcu tym ministrem obrony narodowej. Ptaszki ćwierkają, że jutro rano PiS ruszy z niekonwencjonalną akcją. Byłem przekonany, że chodzi tutaj o coś w stylu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do 50 tysięcy złotych. Po zastanowieniu się stwierdziłem, że nie byłaby to niekonwencjonalna akcja, tylko po prostu jakiś cud. No i rzeczywiście, ta niekonwencjonalna akcja to... Nie miałem pojęcia, że kiedykolwiek coś takiego opowiem. Jarosław Kaczyński na TikToku. Razem z prezesem PiS rozpoczynamy Stop Fur Challenge, żeby pokazać szerokie społeczne poparcie dla piątki dla zwierząt. Działamy. Rozpoczynamy Stop Fur Challenge. Michał? Dzisiaj złożyliśmy ustawę w parlamencie Piątka dla Zwierząt. Pierwszą osobą, która chce jeszcze raz wyrazić poparcie dla tej ustawy, jest pan prezes Jarosław Kaczyński i zachęcamy do tego, żeby wyrażać poparcie, zachęcać znajomych, rodzinę, żeby pokazali poparcie społeczne dla naszej inicjatywy. Szanowni Państwo, to jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Ja ją popieram z całego serca i chciałbym nominować dwie osoby. Pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła przewodniczącego zarządu naszej partii Krzysztofa Sobolewskiego do tego, by dalej w tym kierunku działali, żeby ta akcja się udała, bo naprawdę jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom, szczególnie dobrym ludziom. Piątka dla zwierząt, czyli humanitarne traktowanie, kontrola społeczna ochrony zwierząt, precyzyjne prawo i większa ochrona, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami. A kiedy piątka dla gospodarki, likwidacja podatku dochodowego, ujednolicenie stawek VAT, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, liberalizacja prawa pracy, prywatyzacja upaństwowionych sektorów gospodarki. Zróbmy coś, bo młodzi nas mniej kochają. A co oni lubią? Zwierzątka i TikTok. To lecimy z tematem. Lepiej, żeby nie doszli do tego, że młodzi lubią też Tindera, Popka, Mefedron i Paradise Island, czy jak to się tam nazywa, bo będzie tylko śmieszniej, a sukcesu żadnego. W bardzo dużym skrócie, ustawa, którą tak promuje prezes Kaczyński, zakazuje hodowli zwierząt na futra oraz zakazuje uboju rytualnego. Są w niej przemycone również inne, bardzo ciekawe rzeczy. No to jazda. Projekt nowelizacji ustawy daje hodowcom zwierząt futerkowych rok na zwinięcie branży od wejścia w życie ustawy. Łaskawcy. Ponadto animalsi będą mogli wchodzić na prywatną posesję bez zgody lub mimo sprzeciwu jej właściciela. Kiedy w Holandii wprowadzono zakaz hodowli norek, dano hodowcom 12 lat na zamknięcie biznesu. W Polsce hodowcy dostaną 12 miesięcy. Nigdy w rządzie nawet nie pomyśli, że ci ludzie mają kredyty do spłacenia, czy też zatrudniają ludzi, którym trudno będzie znaleźć teraz pracę. Zwierzęta futerkowe są naturalnym utylizatorem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 700 tysięcy ton. Likwidacja ferm futerkowych oznacza odpłatną utylizację ubocznych produktów z przetwórstwa rybnego, mlecznego, mięsnego.
dużo droższą, co wpłynie na ceny towarów spożywczych. Wprowadzenie zakazu produkcji futer w Polsce nie zmieni liczby hodowanych zwierząt, tylko przesunie te hodowle za granicę. Jest to oczywiście rozwiązanie wylobbowane przez zagraniczny przemysł, który pod pretekstem walki o dobro zwierząt chce przejąć ten sektor gospodarki. Czyli teraz przedsiębiorcy w Polsce mają się bać, że ich dotąd w pełni legalne działające biznesy mogą być zamknięte ze względów tylko ideologicznych. Zakaz uboju rytualnego uderzy nie tylko w rolników, ale w konsumentów żydowskich. Będzie to kolejna wojna z Żydami. Ciekawe, czy wycofanie się z tej wojny odbędzie się tak jak w przypadku ustawy o IPN, podczas spotkania w siedzibie Mossadu, gdzie podyktowano zmianę ustawy. Według projektu ma powstać Rada do Spraw Zwierząt z 4-letnią kadencją, 9 członków. Oczywiście będzie to kosztować. Wspaniale. Przy okazji okazało się, że PiS realizuje program Lewicy. W sumie, czy ktoś jest tak naprawdę w szoku? Pani słyszała, że ulubionym posłem Jarosława Kaczyńskiego jest Adrian Zandberg podobno. Tak, tak to prawda? Słyszała pani ten No, niestety nie miałam przyjemności rozmawiać z panem prezesem, więc nie wiem, jak jest może naprawdę. Może trzeba było podejść jak Adrian Ale Zandberg. Ale rzeczywiście naszym celem jako lewicy w Sejmie jest bycie konstruktywnymi. Czyli tylko pojawia po to, się żeby... na przykład projekt Piątka dla Zwierząt, który ogłosił Jarosław Kaczyński, to lewica mówi, okej, wchodzimy w to. Oczywiście, to jest to, te wszystkie postulaty, o których mówił Jarosław Kaczyński, są w programie naszej koalicji. A może Jarosław Kaczyński dzisiaj przyjmuje wasze trochę postulaty lewicowe? To są takie małe, nie wiem czy husarie, ale takie małe próby zdobycia punktów w obozie, no nie chcę powiedzieć wroga, przeciwnika. No i krok po kroku, najpierw polityka społeczna, teraz polityka też powiedzmy ideowa, szeroko rozumiana. To PiS wchodzi w wasze miejsce, lewicy dzisiaj. Zamykając temat piątki dla zwierząt. Życie nie znosi próżni. Branża futerkowa, podobnie jak ubój rytualny, przeniosą się na wschód, w tym do Rosji i na Ukrainę. Pod względem norm będzie oczywiście znacznie gorzej niż u nas, czyli zwierzęta cierpieć będą jeszcze bardziej. Miałem zamieścić tutaj jeszcze jakieś kilkanaście tweetów, bo temat na Twitterze był wałkowany kilka dni, ale po zastanowieniu się stwierdziłem, że to tak naprawdę nie ma sensu. Pamiętacie może, że w 2017 roku również pojawił się temat zakazu hodowli zwierząt futerkowych? Pewnie wielu z was kojarzy ten fragment wywiadu z tamtego okresu. Ustawa antyaborcyjna nie przeszła, ustawa chroniąca zwierzęta przejdzie? Kto powiedział, że nie przeszło? Nie ma takiej ustawy, proszę pani, jeszcze w Sejmie. Była dyskutowana, została wycofana. No ale to nie znaczy, że nie przeszło. Dlaczego PiS wtedy nie wprowadził tej ustawy? A może obecnie jest to tylko zasłona dymna, temat zastępczy, a za kulisami pracuje się nad czymś o wiele gorszym? Zebrałem 4 takie tematy omawiane w zeszłym tygodniu na Twitterze, o których lepiej, żeby opinia publiczna nie wiedziała. Już w środę do Sejmu wraca projekt Bezkarność Plus, który pod pretekstem przeciwdziałania COVID-19 daje urzędnikom niemal nieograniczoną władzę. W dodatku ma mieć zastosowanie także do czynów popełnionych przed jego wejściem w życie. Pracujesz za granicą, zapłacisz wyższy podatek. Pełne ozusowanie umów zleceń coraz bliżej, rządzący mają nadal planować wielką reformę. PiS zadłużył nas na 160 miliardów złotych w ciągu 3 miesięcy. Mają rozmach. Według mnie na rękę jest obecnej władzy, że rozmawia się o futrach, a nie na przykład o deficycie budżetowym, który wiceminister finansów oszacował na... 260 miliardów złotych. Rafał Trzaskowski żąda zmiany muzyki w warszawskim klubie. To jest moje miasto. Moje miasto, weź troszeczkę pod uwagę. Puść odrobinę funku na chwilę. Tak. Bo tu wszyscy chcą nam zrobić krzywdę. Ale to popatrzcie, to jest takie pojebanie, no. Taki muzeum. Wy tam muzeum z***a, ale to nasze... To nam się podoba ta muzyka, w ogóle to więcej, czego, ale też, żebyśmy musiał tańczyć, wiesz, jest taki jakby... Mam pytanie, ile osób tutaj ma założone maseczki? Ale to powiemy to, słuchaj, Rafał, mamy jakiś mikrofon? Nie, Rafał, powiem, maseczka. Ale o co ci chodzi, chcesz iść, wiesz, że ja kurwa zgasić. To ją zgasić, jeżeli... Być prezydentem Warszawy, niedoszłym prezydentem Polski, aspirującym do zostania liderem opozycji i twórcą nowego ruchu, mającego pociągnąć wielu i w jedną noc, będąc na gazie, wszystko spierniczyć, bo muza była nie taka.
To jest jednak wyczyn, nawet jak na polską politykę. Naprawdę robimy aferę z tego, że prezydent Warszawy w wolnym czasie poszedł się napić, potańczyć i rzucił krzywy tekst do DJ-a? Robimy to w kraju, w którym minister nie odpowiada za zmarnowanie 70 milionów na wybory, których nie było, a jego kolega, drugi minister, kupuje respiratory widmo od handlarza bronią i sprzęt medyczny od swojego instruktora narciarstwa? Kiedy Misiewicz albo Hoffman napili się i odwalili w klubie, to publicyści Onetu, TVN, GW, TOK FM grzali temat miesiące. Kiedy ich guru Rafałek odwalił pijacką chryję, to sobie mordę wycierają konstytucją czy brakiem walki o sądy. Co za hipokryzja i wazeliniarstwo. Podchodzi Kaczyński do DJ-a i mówi: ja wolę słuchać, no powiedzmy sobie, Beatlesów niż na przykład te zespoły, które dzisiaj są sławne, na przykład U2. Z dzisiejszej perspektywy cieszę się, że oddałam nieważny głos w wyborach prezydenckich. Popieranie szamba albo futerko świrostwa to chyba dla mnie za dużo. Ja również oddałem głos nieważny i tego nie żałuję. Nie muszę się dzisiaj tłumaczyć z podpisywania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowych podatków czy jakichś dziwnych wyskoków Rafała Trzaskowskiego. Już dawno stwierdziłem, że jeden jest wart drugiego i że żaden z nich nie zasługuje na urząd prezydenta Polski. Radosław Fogiel w RMF FM wyjaśnia, dlaczego do spółek Skarbu Państwa trafiają osoby związane z partią, a nie menedżerowie z rynku. Podobnym problemem mierzyliśmy się, kiedy sprawowaliśmy władzę w latach 2005-2007. Wtedy poszliśmy w kierunku bardzo eksperckim, o właśnie otwartych konkursów, jeśli chodzi o rady nadzorcze, trafiali tam eksperci z rynku, trafiały osoby z tytułami naukowymi, z SGH, z innych uczelni. No i problem okazał się taki, że ich sposób myślenia o gospodarce, o zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie. Wicerzecznik PiS: nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Jeżeli eksperci nie zgadzają się z programem Prawa i Sprawiedliwości, tym gorzej dla ekspertów. I wtedy rozwaliłem tę głupią wagę, która nie chciała pokazać, że schudłem. To ja może przerzucę na Polski. Menedżerowie z rynku nie chcieli służyć partii matce czynem różnego rodzaju. Co innego ci partyjni, służą dzielnie. Janusz Korwin-Mikke od zawsze mówi o konieczności likwidacji koryta. PiS jest partią najbardziej przeciwną temu pomysłowi. W tle złodziej Janosik. PiS to taka nowoczesna wersja Janosika. Zabiera wszystkim, rozdaje nielicznym. W sumie rozdaje takiej dowolnej, wybranej przez siebie grupie. Jacek Kurski przecina spekulacje. Telewizja Polska nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na urząd prezydenta RP. Kiedy czytamy, że Jacek Kurski stwierdza, że TVP nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na prezydenta RP, myślimy sobie XD. Łączny czas wystąpień kandydatów TVP Info przez 3 miesiące kampanii wyborczej, od marca do maja. Andrzej Duda 48,5 godziny, Krzysztof Bosak 55 minut. Nikt w ostatnim 30-leciu nie kłamał tak bez mrugnięcia okiem, a nawet w ostatnich latach PRL. Jacek Sasin wręczający nagrodę Człowieka Roku 2020. Za mocne. Jezu, jaka żenada. Po tym, co odwalił z wyborami w maju, chodzi sobie teraz po imprezach i rozdaje jakieś nagrody. W mojej opinii Jacek Sasin przekazuje swoje przekleństwo prezesowi Orlenu. Chodzi o to, że czego się Jacek Sasin nie dotknie, to zepsuje. I niestety nie jest to raczej dobra wiadomość. Jeśli przekleństwo zostało prawidłowo przekazane, to czeka nas dramatyczna podwyżka cen paliw. Mądre głowy ciągle powtarzają, iż z korwinizmów się wyrasta. Czyżby? Pięknie babcia ciśnie, u lekarza prywatnego nie ma wirusa, 150 zł. U lekarza publicznego wirus i drzwi zamknięte. Teleporada. Gdzie ci obrońcy publicznej służby zdrowia, bez której poumieramy na drugi dzień? Bo jasno, cholerę, ja przez 44 lata i teraz 20 lat na emeryturze płaciłam na fundusz zdrowia. Po co ja to robiłam? Czy mnie ktoś się spytał, czy ja chcę, bo jak gdybym te pieniądze odłożyła sobie, to ja bym gwizdała w tej chwili na służbę zdrowia. A ja... Pani, że pani spłaty... Oczywiście, że tak. Proszę pana, w tym miesiącu byłam tak u neurologa, byłam u, proszę pana, u okulisty prywatnie, bo mam jaskrę i tak.
proszę pana, jedna pani doktor, która mi dawała do zeszłego, do niczym tak, ten cholerny wirus przyszedł, czy on przyszedł, czy nie go jest, czy go nie ma, to cholera jedna wie. Proszę pana, płaciłam za wizytę 100 zł. W tej chwili byłam, a 2 tygodnie temu, 150 zł. Proszę pana, lekarze w tej chwili mają żniwa. I niech mi pan wytłumaczy, dlaczego lekarz prywatny w gabinecie się nie boi przyjąć, a w przychodni boi. Niech mi pan wytłumaczy. To jest dobre pytanie. No, niech mi pan wytłumaczy. Powiedz jest chyba jedna. No, żniwa mają, proszę pana. Bo ja w tym miesiącu i teraz jeszcze ortopeda, to jest 450 zł. A leki? Z czego ja mam żyć? To jest sprawiedliwe, niech to szlak trafi. Dzięki obniżce VAT z 20 do 5% kawiarnie Costa mogły obniżyć ceny, jednocześnie tłumacząc, dlaczego wcześniej były wyższe. Przez państwo. Według mnie jest to genialny patent na pokazanie obywatelom, dlaczego w danym kraju panuje drożyzna. Wyobrażam sobie tego typu tablice informacyjne przed każdą stacją benzynową. Wyobrażam sobie, bo to raczej się nie wydarzy. Przez to, że stacje benzynowe należące do państwa mają tak naprawdę monopol, to takie tablice niestety pozostają w sferze marzeń. Europoseł Witold Waszczykowski o życiu w Parlamencie Europejskim. Tu nie żyje się z cenami z Biedronki, bo Belgia i Francja to najdroższe kraje Europy. W tej sytuacji pensja się kurczy. Wcale nie ma tu takich apanaży. Rano w parku widziałam, że kaczki w stawie już zbierają dla niego chleb. W cytowanym przez Agatę wywiadzie pan Witold Waszczykowski powiedział jeszcze: do polityki wchodzi się dla idei, chociaż niektórzy robią to dla pieniędzy i stanowisk. Ciekawe, czy mówiąc o tych, którzy robią to dla pieniędzy i stanowisk, miał na myśli siebie? 0% podatkiem VAT na bilety dla transportu pasażerskiego rząd chce walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Skoro wyzerowanie podatku co do zasady ma pomagać w wykluczeniu, to zlikwidujmy m.in. podatek dochodowy od pracy, aby walczyć z rosnącym bezrobociem. Minister infrastruktury pytany o porażkę Mieszkania Plus. Nie wiem, co się stało. Miliardy złotych wydane na program mieszkaniowy, który ostatecznie nie wypalił, a minister odpowiedzialny za tą klęskę, za pieniądze podatników, które ostatecznie wylądowały w błocie, nie wie, co się stało. Żona gwiazdy TVP Info nadzoruje wyroby hutnicze i import węgla. Lucyna Klein-Klarenbach we władzach spółki CZH. Po Andruszkiewiczu Klarenbach, twarz TVP Info. Jak się okazuje, jego małżonka doskonale zna się na kolejnictwie i dodatkowo na hutnictwie. Taki talent w państwie PiS nie mógł się zmarnować, więc poleciał zarządzik i radka. Może pan Adrian nagra jakiś program o nepotyzmie? Chciałabym, aby w procesie stanowienia prawa włączyć nową komisję deregulacyjną, która dbałaby o to, by nadmiernie nie krępować działalności gospodarcze. Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ronald Reagan. Rząd nie może rozwiązać żadnego problemu. To rząd sam jest problemem. Czy to nie jest chore? Rząd tworzy komisję deregulacyjną, która ma dbać o to, żeby rząd nie wprowadzał zbyt wiele regulacji. Na koniec przedstawiam 3 najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Burger King wprowadza wegańskie nuggetsy. Ceny jaj wzrosną. Tylko co 10 pracownik chciałby wrócić z home office do biura na stałe. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.